Z dniem 1 lutego 1982 roku ustala się nowe ceny detaliczne podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii w wysokości. Cukier biały kryształ 46 zł za kilogram. Masło stołowe śmietankowe 60 zł za ćwierć kilograma. Ser żółty twardy, Edamski Gouda, o zawartości 40% tłuszczu 190 zł za kilogram. Polecono resortom ze szczególną uwagą analizować skutki ruchu cen, jaki aktualnie ma miejsce w gospodarce narodowej w rezultacie działań mechanizmów reformy gospodarki.